Cześć, witajcie na moim kanale. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, nazywam się Hubert. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o konkursie modelarskim organizowanym przez włoską firmę Italeri. Traktujcie proszę ten film informacyjnie. Nie jest sponsorowany. Tematyka konkursu to cywilne samochody i motocykle w dowolnej skali. Warunkiem jest jednak, by zgłoszony do konkursu model był produkcji Italeri. Rywalizacja odbywa się w całości online i jest dostępna dla wszystkich bez ograniczeń. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie na adres mailowy organizatora foto@italeri.com zdjęcia modelu wraz z jego krótkim opisem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 września 2021 roku. Pamiętajcie, aby w tytule maila zawrzeć zdanie Contest Online Cars and Bikes. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie głosowania na platformie Facebook. Rywalizacja odbędzie się w dwóch kategoriach. Początkującej oraz zaawansowanej. Ta pierwsza zarezerwowana jest tylko i wyłącznie dla modelarzy z doświadczeniem krótszym niż rok. Jeśli interesuje Was dokładny regulamin konkursu w języku angielskim, zapraszam Was bezpośrednio na stronę organizatora. Link podam Wam w opisie filmu poniżej. Jeżeli nie możecie się zdecydować, jaki model wybrać do konkursu, przedstawiam wszystkie nowości wydane przez Italeri w 2021 roku. Wszystkie te modele dostępne są w polskiej dystrybucji i znajdziecie je w Waszych ulubionych sklepach modelarskich. Najnowszy produkt Italeri to Jaguar XJ220, którego recenzję znajdziecie na moim kanale. Inna nowość warta uwagi to klasyczne Volvo 960 GLE. Fanom samochodów terenowych z pewnością spodoba się Toyota Land Cruiser. Jeśli natomiast preferujecie dwa kółka zamiast czterech, z pewnością zainteresuje Was Kagiwa Elephant z rajdu Paryż-Dakar 1987. Oczywiście możecie także sięgnąć po jakikolwiek inny wcześniejszy model włoskiego producenta. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i wystartujecie w konkursie, o którym Wam opowiedziałem. Jeżeli macie jakieś uwagi co do filmu, dajcie proszę znać w komentarzu. Zapraszam także do subskrypcji mojego kanału. Powodzenia!